Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. Po katastrofie budowlanej, do jakiej doszło w ubiegłym tygodniu, w wyniku której śmierć poniosło dwie osoby, a dwie kolejne trafiły do szpitala, pozostały pytania i sterta gruzu na miejscu byłej fabryki porcelany Książ. Prokuratura rejonowa w Wałbrzychu w związku z tą katastrofą już postawiła zarzuty dwóm osobom. Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek tuż po godzinie 9 rano. Wtedy na robotników pracujących przy wyburzaniu dawnej fabryki porcelany Książ zawaliła się ściana. Pod gruzami znalazło się czterech mężczyzn, natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa. No faktycznie wczorajszy dzień był tragiczny, doszło do zdarzenia katastrofy budowlanej na terenie byłej fabryki porcelany Książ w Wałbrzychu w czasie prac rozbiórkowych, no, prowadzonych zgodnie z pozwoleniem, także były to prace prowadzone oficjalnie. No, doszło do zawalenia części konstrukcji, tak naprawdę wieży wyciągowej. No i w wyniku tego zdarzenia cztery osoby ucierpiały. My otrzymaliśmy informację o godzinie 9.36. Po przybyciu pierwszych zastępów się okazało, że poszkodowane są cztery osoby. Jedna była lekko i praktycznie nie udzielaliśmy jej pomocy, tylko pogotowie ratunkowe zawiozło do szpitala. Druga osoba była przygnieciona częścią konstrukcji, ale była przytomna, była częściowo odkryta, więc od razu została zlokalizowana. W ciągu kilkunastu minut została wydobyta z tego gruzowiska, przekazana pogotowie, zawieziona do szpitala. Następne dwie osoby były całkowicie przysypane. Pierwszą zlokalizowaliśmy dość szybko, dzięki temu, że miała przy sobie radiostację i sygnał z tej radiostacji nakierował ratowników na miejsce, gdzie należało kopać. I faktycznie w ciągu kilkudziesięciu minut dotarli do tej osoby. W ciągu godziny 20 minut została ona całkowicie wydobyta z gruzowiska. No niestety lekarz stwierdził zgon. No problem był z czwartą osobą, bo nie dawała żadnych oznak życia, nie było żadnego kontaktu, nie działał jej telefon komórkowy, więc miejsce lokalizacji zwłok było trudne do ustalenia. W tym celu zostały sprowadzone dwa psy ratownicze, poszukiwawcze z Wrocławia oraz specjalne urządzenie geofony z Lubinia. No niestety ani psy, ani geofon nie wskazał miejsca lokalizacji czwartej osoby, dlatego później przy podjęciu maksymalnej ostrożności w większości wykonywaliśmy prace ręcznie, również wykorzystując w pewnym zakresie ciężki sprzęt budowlany, który był na miejscu. Powoli zaczęliśmy odgruzowywać miejsce, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia tej osoby było największe. No, akcja była długotrwała, bo mówię, była prowadzona w większości ręcznie. Konstrukcja duże płyty żelbetowe, konstrukcja stalowa powyginana, też bardzo duże elementy ciężkie, więc to trzeba było palnikami przecinać, usuwać po kolei. No i około godziny 17 udało się tą osobę zlokalizować. W ciągu kilkunastu minut wyciągnęliśmy osobę, no niestety również lekarz stwierdził zgon. Także działania typowo poszukiwawcze zakończyliśmy około 17.30, no później jeszcze trwały już dochodzenia policyjne, prokuratorskie, także działania zakończyły się po godzinie 19. Prokuratura rejonowa w Wałbrzychu bardzo szybko wszczęła śledztwo w tej sprawie. Policja zatrzymała dwie osoby, które prokuratura przesłuchała. Na razie postawiono zarzuty dwóm osobom. Jedna ma zarzut spowodowania zdarzenia w postaci zawalenia się budowli ze skutkiem śmiertelnym dwóch osób, za co grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Pierwszy mężczyzna, który usłyszał zarzuty prokuratorskie, to 37-letni mężczyzna, który pracował na budowie i obsługiwał koparkę bez uprawnień do kierowania takim pojazdem. Druga osoba ma zarzut naruszenia przepisów BHP i narażenia pracowników na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. W tym drugim przypadku jest to właściciel firmy budowlanej, w której zatrudnieni byli poszkodowani mężczyźni. Powiatowy inspektorat budowlany nadal bada przyczyny katastrofy, ale już wykryte zostały nieprawidłowości, które w efekcie mogły spowodować takie tragiczne zdarzenie. Wiadomo m.in., że roboty były prowadzone bez odpowiedniego nadzoru. Mężczyźni, którzy zostali poszkodowani w czasie katastrofy, pochodzą spoza Wałbrzycha. W Zamku Książ odbyło się spotkanie prezydenta Romana Szałemeja z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Wałbrzycha.
Roman Szołemy jednak podczas swojego wystąpienia do przedstawicieli organizacji pozarządowych skupił się na działaniach, które realizuje miasto oraz na temat aglomeracji wałbrzyskiej. Natomiast na temat współpracy ze stowarzyszeniami w przemowie było zaledwie kilka wzmianek. Stworzyliśmy, zaprosiliśmy do aglomeracji wałbrzyskiej właściwie te gminy, które po prostu same chciały do tej idei dołączyć. Do idei, która właściwie ukształtowana została kilkadziesiąt, a może 100 lat temu. Przedstawiciele organizacji pozarządowych różnie oceniają rezultaty spotkania. Głównie przeważały zdania, że spotkanie nic nowego nie wniosło do problematyki pozarządowej w Wałbrzychu. Jedyne co było powiedziane dla organizacji pozarządowych, pan prezydent zapewnił, że znajdziemy tam swoje miejsce, znajdziemy swoje miejsce jako organizacja pozarządowa w Starej Kopalni. Ja bardzo liczę, że pan prezydent dotrzyma obietnicy i rzeczywiście jak najwięcej organizacji pozarządowych będzie mogło mieścić się w Starej Kopalni i miejmy nadzieję, powstanie ona jak najszybciej. Członkowie organizacji pozarządowych, którzy od lat są w bliskich stosunkach z Urzędem Miejskim, spotkanie oceniają pozytywnie. Dla wielu organizacji pozarządowych to spotkanie dzisiejsze było tym, które po prostu spełniło jedno oczekiwanie w moim odczuciu. Większość działających w organizacjach miała możliwość wysłuchania tego, co zrobiło miasto, co zrobił prezydent. Było w tym wszystkim organizacji pozarządowych. Jednym z elementów spotkania było zwiedzanie niedawno wyremontowanego trzeciego piętra Zamku Książ, które jeszcze do niedawna było zamknięte dla odwiedzających. Ciekawym elementem dzisiejszego spotkania było zwiedzanie trzeciego piętra Zamku Książ. Około 184 czworonogów znajduje się w wałbrzyskim schronisku dla zwierząt. Do placówki trafia coraz więcej psów w podeszłym wieku, porzuconych przez swoich właścicieli na pastwę losu. Nie mają rodowodów i osiągnięć na wystawach i konkursach. Adoptowane potrafią okazać jednak wdzięczność i wierność swoim właścicielom. Choć w schronisku znajduje się miejsce dla około 130 zwierzaków, wałbrzyska placówka zajmuje się obecnie ponad 50 czworonogami więcej. Psy znajdowane są na ulicach, klatkach schodowych, a często również przywiązywane do drzewa w lesie, gdzie zziębnięte i przemoczone czekają na ratunek. Apele obrońców zwierząt nie pomagają. Nic dziwnego, tylko ktoś pozbawiony moralności może zdecydować się na takie okrucieństwo. Zwracamy się zatem z prośbą do wszystkich, którym los zwierząt nie jest obojętny. Interweniujmy w wypadkach znęcania się i porzucania czworonogów. Zwróćmy uwagę na błąkające się bezpańskie psy. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na nowego pupila, może warto zastanowić się nad adopcją zwierzęcia ze schroniska. Na stronie wałbrzyskiej placówki umieszczone są zdjęcia czworonożnych podopiecznych, którzy czekają na nowy dom. W schroniskowych klatkach i budach nie jest im co prawda zimno. Nic jednak nie daje takiego ciepła jak czułość odpowiedzialnego właściciela. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.